Teraz przechodzimy do serii zwanej Wszechmocna Krew. To bardzo święta sfera zajmująca się krwią Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy czytać z 2 Koryntian 5:17 i z Efezjan 1:20. Chciałbym, abyście mieli w gotowości swoje ołówki, ponieważ będziemy przechodzić przez wiele różnych fragmentów, więc bardzo dobrze będzie je zapisać, aby później je przeczytać. Czytamy teraz 2 Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Następnie z listu do Efezjan 1:20-23 czytamy. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. W Efezjan 2:6 Biblia mówi: i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Cóż za zwycięskie miejsce! Widzicie, my również, jeśli tylko w Nim trwamy, jesteśmy nad wszelkimi mocami i zwierzchnościami. Bóg powiedział: ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością. Jeśli ja jestem w Nim, jestem w tej pozycji postawiony. Potem w Łukasza 10:19 jest powiedziane: nie tylko nad nimi, ale dałem wam moc nad wszelką potęgą nieprzyjacielską. To jest pozycja w Chrystusie. To jest obietnica dla tych, którzy w tym trwają. To jest nadzieja. To jest Słowo Boże, które ożywia wiarę i daje nam poznać, że jesteśmy na właściwym gruncie. W Rzymian 16:20 czytamy: a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Wiecie, przed obliczem szatana i przed siłami ciemności widzieliśmy i jeszcze zobaczymy, jak będziemy uczestniczyć dalej w szkole, że my jako Kościół jesteśmy prawdziwym miejscem, gdzie żyje Bóg. I to życie Boże, które w nas płynie, przyciąga uwagę wszelkich mocy piekła. Musimy pamiętać, że Bóg dał odpowiednie wyposażenie przeciwko komukolwiek i czemukolwiek stajemy, jeśli z Nim chodzimy. Nie czujemy się zastraszeni, ale jesteśmy wypełnieni zachętą, wiarą. Widzimy pewne prawdy, które Bóg nam daje, abyśmy mogli się radować i wiedzieć, że te wszystkie obietnice są nasze dzięki krwi Jezusa Chrystusa. To jest prawda, którą chciałbym zakorzenić w waszych sercach, kiedy będziemy kontynuować tę serię. Nasza pozycja w Jezusie ma wielkie zalety przez Jego krew. Bycie w Jezusie oznacza, że On otacza nasze duchowe istnienie. Bycie w Chrystusie oznacza, że On nas otacza. Jeżeli jesteś w wodzie, to ta woda cię otacza. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to po prostu oznacza, że każda część Jezusa Chrystusa otacza twoją duchową istotę. To ogranicza wszystkie jego ataki, tak pewnie jak płot, który chronił Hioba. Szatan mógł zrobić tylko to, na co Bóg mu pozwolił. Bóg pozwolił mu, aby przyszedł z całą swoją mocą, ale on nie przyszedł, kiedy się urodziłem po raz pierwszy. Było pewne ograniczenie, że nie mógł dotknąć mnie jako dziecko. Jezus jest Zbawicielem i Panem dla każdego prawdziwie wierzącego, a my jesteśmy Jego sługami. To po prostu oznacza, że jako sługa Chrystusa staję się odpowiedzialnością Chrystusa. Trudno jest to nam zrozumieć, ale jest to jedna z największych nadziei, jaką mamy. Ja staję się Jego odpowiedzialnością. To jak to dziecko, które się urodziło, stało się odpowiedzialnością dla jego rodziców, aby się troszczyli o to dziecko,
Ono jest zupełnie bezradne, kiedy przychodzi na ten świat. Więc matka jest odpowiedzialna, a to dziecko jest jej odpowiedzialnością. I wielki problem dzisiaj na świecie związany jest z wielkim brakiem odpowiedzialności. Ale Jezus tak nie działa. Ja jestem Jego odpowiedzialnością. Każdy atak na nas jest atakiem na naszego Pana. On nas chroni i broni. On zaspokaja nasze potrzeby i daje nam broń. On prowadzi nas do walki i daje nam wskazówki, które gwarantują sukces oraz daje nam siłę do zwycięstwa. Mówię wam, że najlepsze miejsce do życia to miejsce pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Amen. Żyć, aby On był Panem tego życia, a wtedy będziemy bezpieczni. To nie oznacza, że nie będę musiał stawić czoła wrogom. Ale kiedy stawię im czoła, to mam pewność, że Bóg jest ze mną w tej sytuacji. Czyż nie jest wspaniale być pod władzą Jezusa Chrystusa? Na początku, gdy stałem się chrześcijaninem, jeśli byście mi powiedzieli, że będę musiał stawić czoła różnym problemom, to jak tutaj świadczyła nam siostra, że jej córka chciała opuścić dom i stawić czoła pewnym problemom, Bóg na to nie pozwala bardziej niż jej matka. Bóg był ze mną wszędzie, gdzie byłem i przez cały czas byłem przez Niego chroniony. W liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, który czytaliśmy, Jezus został wywyższony. Będziemy się przyglądać, co to naprawdę oznacza. On został wywyższony ponad wszelkie rzeczywistości duchowe, włączając szatana i jego królestwo. To wskazuje nam również, że szatan i wszystkie jego siły są pod stopami tego wspaniałego Pana. Wszyscy wrogowie zostali umieszczeni pod jego stopami. W Efezjan 2:6 mówi nam, że jesteśmy w Jezusie. Jeśli jesteśmy w Jezusie. A Biblia mówi, że jestem jako nowonarodzony i wypełniony Duchem Świętym. Będąc w Chrystusie, potrzebuję zrozumieć, że jestem w pozycji zwycięstwa nad diabłem. Jesteśmy duchowo postawieni ponad szatanem i jesteśmy na wysokim miejscu. Chrystus został wywyższony ponad wszelką władzę i zwierzchność władców ciemności. To wszystko jest pod Jego stopami. Więc kiedy my walczymy z diabłem, nie walczymy ze strachem. Byłem na wojnie i powiem wam, że zdobyć górę jest bardzo ciężko, jeśli ktoś idzie z dołu i atakuje. Ale ja mam teraz pozycję, która jest pozycją nad diabłem. Jeśli jestem w Chrystusie, to On nie patrzy na mnie z góry. Mamy więc pozycję z góry, zwycięską, zapewnioną nam w Chrystusie. Nie potrzebujemy się targować, żebrać lub błagać o pozycję, ale tylko zająć niebiańską pozycję przez Jezusa i działać w mocy i zwycięstwie, które zostały nam dane. Alleluja. Ja nie muszę o nic błagać diabła, ale to ja Jemu mówię, co trzeba robić, jeśli trwam, w czym powinienem, ponieważ to nie ja, ale to Chrystus. Uczyńmy to bardzo jasnym, to jest Chrystus, nowonarodzony, wierzący, nie tylko ma pozycję, ale również wielkie i wspaniałe obietnice należą do Niego, nie do niewierzących, ale one tylko należą do wierzących, jeśli my w Nim trwamy. To szatan, aby się do nas dobrać, najpierw musi przyjść do Jezusa. To jest wspaniała prawda. Wiem, że przechodzę przez próby i doświadczenia, ale również wiem, że on nic nie może zrobić, jeśli Bóg mu nie pozwoli. I Bóg wie, że jestem na pozycji, z której mogę stawić czoła przeciwnościom. On nie pozwoli mi przez coś przechodzić, jeśli nie będzie pewny, że mam wszystko, żeby przejść przez daną sytuację. On demonstruje swoje życie we mnie naprzeciw siłom piekła. Mówię wam, że jest to wielka prawda i lepiej, żeby nikt teraz nie zasypiał. Nic nie może mnie tknąć. Jeśli byłbym na zewnątrz, to mogę zginąć, ale ja mówię o sytuacji, kiedy trwam w Chrystusie, a Chrystus trwa we mnie. Więc szatan nie może się do mnie zbliżyć, jeśli Bóg mu nie pozwoli. Wiem, że jeśli zjawi się u moich drzwi, to znaczy, że Bóg mu pozwoli przyjść. Ale również wiem, że Bóg mnie wyposażył we wszystko, czego potrzebuję. Inaczej nigdy by mu nie pozwolił zbliżyć się do mojego domu. Więc Bóg pokazuje mi, że kiedy zajdzie potrzeba, mam moc, aby sprzeciwić się diabłu. Mam wszelką moc, która będzie mi potrzebna. Ja uczę się, jak tej mocy używać. Ale mam pozycję w Chrystusie. My jesteśmy Jego odpowiedzialnością. Wszystko to zostało przedstawione w dzień Pięćdziesiątnicy.
W Ewangelii Łukasza 10, 19 i 20 zostało powiedziane do uczniów Jezusa, że otrzymali moc nad wrogiem i cały duchowy świat został im poddany. W Ewangelii Mateusza 7, 22 mamy pewne ostrzeżenie. Uczniom została dana moc nad nieprzyjacielem. Czytaliśmy o tym. Cały duchowy świat został im poddany. Ja daję wam moc nad całą potęgą nieprzyjaciela. Halleluja. Mateusz natomiast ostrzega nas. Amen. To jest poważne ostrzeżenie, że ta moc nie jest dowodem zbawienia i nie jest najważniejsza. Radujcie się ze zbawienia przez Jezusa. To jest najważniejsze. Bóg dał takie obietnice. Obiecał wam i mnie zwycięstwo nad demonami. Obiecał moc. W Mateusza 28, 18 do 20 Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, zawierając w tym zwycięstwo nad szatanem. W każdej dziedzinie On kupił ludzi swoją krwią. Zgodnie z Efezjan 1, 19-20 mówi nam, że ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, jest dana wierzącym. Jest to powód, dla którego budujemy wspólne mieszkanie dla tego wielkiego Boga. O tym właśnie mówi nam Biblia. W 1 Jana 4,4 mówi nam, że Duch Święty mieszka w naszych ciałach. Jesteśmy świątynią zgodnie z tym, co mówi Paweł, i On w nas jest większy niż szatan. To właśnie Bóg nam mówi. Jeśli będziemy trwać w tym, do czego należymy, tylko wtedy szatan może obrabować nas z naszej mocy. Kiedy nas zaślepi, wtedy ma szansę nas pokonać. Diabeł zawsze polega na zwiedzeniu i oszustwie. On robi wszystko, by nas wprowadzić w błąd. W następnych lekcjach zobaczymy, że nasza pewność i wiara to tak naprawdę wszystko. Diabeł będzie nam wmawiał, że nie jesteśmy tymi, jak o nas Bóg powiedział, że jesteśmy. Ja wiem, że jeszcze nie jestem tym, kim będę w przyszłości, ale wiem, że kiedy Bóg pozwala diabłu atakować mnie, to Bóg wie, że mam w nim właściwą pozycję i że mogę stawić zwycięsko czoła temu atakowi. Albo on nigdy nie pozwoli mu przyjść. Bóg nie chce mojej porażki, ale chce, abym wiedział, że mam moc nad diabłem. Co tutaj jest takiego znaczącego? Jakub 4,7 pokazuje nam potrzebę poddania się Bogu, zanim pójdziemy na bitwę. Upewnijmy się, że jesteśmy całkowicie poddani Bogu. A potem mówi Jakub, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Wtedy możemy osiągnąć zwycięstwo. Rzymian 16,20 pomaga nam uświadomić sobie, że jeżeli chodzimy z Bogiem, szatan będzie pokonany. Zamiast cierpieć od Niego, możemy sprawić, że On będzie cierpiał od nas. Amen. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Tak mówi Bóg. Musimy to sobie uświadomić, jako nowonarodzeni wierzący, że mamy taką pozycję. Mamy wzrost duchowy w Chrystusie. Kiedy Bóg się nami zajmuje i nasze życie jest doświadczane, testowane, to możemy zrozumieć, o co dokładnie w życiu chodzi. Teraz przechodzę przez rzeczy, o których wcześniej nie miałem nawet pojęcia. Kiedy ja się nawróciłem, zrozumiałem, że są pewne rzeczy, których nie mogę jeszcze robić, stawić czoła pewnym konkretnym problemom. Nie było możliwości, bym mógł to osiągnąć o własnych siłach. Po prostu o tym wiedziałem. Ale Bóg nigdy nie pozwoli mi wchodzić w kontakt z okolicznościami, jeśli najpierw do tych okoliczności nie dorosnę. Amen. Nieprzyjaciel przychodzi jak powódź, potop. Duch Święty podnosi nam poprzeczkę. I ja muszę wzrastać w poznawaniu tego. Moc obecna jest zawsze. Dziecko jest tylko dzieckiem.
ale cała potencja tego dziecka jest już w nim przy narodzeniu. Ono uczy się mówić, uczy się chodzić, uczy się czytać, uczy się śpiewać. Wczoraj moja 4-letnia prawnuczka pokazała mi, że potrafi gwizdać, więc gwizdała. Pokazywała mi, że potrafi. Więc wszystko przychodzi z czasem przez uczenie się. I tak samo z nami, cała moc Ducha Świętego jest już w nas, gdy naradzamy się na nowo. Ale kiedy chodzimy z Bogiem, wzrastamy w Bogu, przychodzimy do zrozumienia, że żadna broń ukuta przeciwko mnie się nie ostoi. To jest Boża obietnica dla wierzącego i to jest pozycja wierzącego w Bogu. To jest to, co Bóg chce, byśmy wiedzieli. Szatan jako anioł nie może umrzeć, ale może być zraniony. Może być zraniony i posiniaczony. Może być powalony. Bo gdy chodzimy z Bogiem, mogę wiedzieć, że szatanie zostaniesz pobity. Jeśli Bóg ci pozwoli przyjść, jeśli przyjdziesz, to po to bym ci pokazał, że mam nad tobą władzę. On potrzebuje to dziś usłyszeć. Jeśli Bóg ci pozwoli wejść do mojego domu, to po to bym ci pokazał, kim jestem w tym wielkim Bogu. To jest pozycja i moc i obietnice Boże dla wierzących. I to wszystko, o czym tu jest mowa, jest początkiem studium na temat wszechmocnej krwi Jezusa. I z powodu tej krwi, posłuchajcie, z powodu tej krwi, nie dlatego, bo jesteś świętą i doskonałą osobą i nigdy już nie upadniesz, nie dlatego, że już nigdy się nie potkniesz, ale z powodu krwi, te wszystkie obietnice są twoje. Golgota zdobyła to dla mnie. To nie przez uczynki sprawiedliwości, nie dlatego, że na coś sobie zasłużyliśmy, że mamy względy u Boga, ale to krew mnie tu przyprowadziła i teraz muszę przyjść do zrozumienia, co zapewnia mi ta krew i sprawić, by ona działała przez całe moje życie. Jeśli wierzycie w to, powstańmy i oddajmy chwałę Bogu.